chcecie zobaczyć Belkę, wy już ją widzieliście, ale teraz będzie reakcja na Belkę. No, ja jej jeszcze nie widziałam. Nasza live reaction. Cześć. Podoba wam się? Mi się podoba. A mogę wam też pokazać intro, ale to nie będzie już prawdziwa reakcja. Cześć, dzień dobry, z tej strony Maja i witam was bardzo mocno we vlogu z konferencji prasowej Krystiana Ochmana. Ja nadaję do was jeszcze z domu, ponieważ zaraz jadę się zobaczyć z Natalią i już wspólnie pojedziemy na konferencję do studia TVP. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawa tego, co nas dziś spotka, ponieważ takiego spotkania jak konferencja prasowa, jeśli chodzi o polskiego reprezentanta, nie było od lat. Tak naprawdę ostatnio przy występie Litki Kopani, więc to było ponad 10 lat temu, dlatego jestem bardzo ciekawa, czym nas telewizja polska dziś zaskoczy. Także stay tuned, zabieramy was dzisiaj na cały dzień ze sobą i widzimy się zaraz. Obładowane, bo jak widzicie, jesteśmy już pod telewizją polską i zmierzamy na konferencję prasową Krystiana Ochmana. Mamy nadzieję, że będzie tam cała delegacja i również z nimi uda nam się porozmawiać, także zobaczcie, jesteśmy co tam się same działo. Bardzo, bardzo ciekawe, jak będzie. Zobaczcie, co tam się działo. Kamil Staszczyszyn, czyli nasz Head of Press, to jest osoba, która tutaj powinna pilnować wszystkich wywiadów, a tak się ta konferencja rozłożyła, że to on cały czas ich udziela. Jak się chłopak ustawił? Dobry, ja? Wcale ci nie obrabiam, Kamil. Dzień dobry wszystkim. Bo ja tutaj już narzekam od 5 minut, że trzeba na ciebie czekać, jak na papierze w niedzielę palmową. No wiecie, jak to jest. No, na deser się czeka na dłużej. A czy to musiałeś się bardzo gryźć w język, żeby nie zdradzić za dużo? Bo pewnie tutaj są dziennikarze bardzo dociekliwi względem prezentacji. Tak, są dociekliwi. Pewnie w materiale będą jakieś urywki z tego eventu, z tego wydarzenia, podczas do których wielu dziennikarzy, jak będzie wyglądał nasz występ, a ja muszę się gryźć po prostu w język. Kamil, jak będzie wyglądał nasz występ? No nie mogę zdradzić. Jesteś zadowolony z tego, jak tutaj to wszystko wygląda, jak zorganizowaliście? Ciężko jest oceniać samego siebie. Myślę, że na chłodno do tego podejdę, jak się wszystko skończy, albo jutro. Więc ty mi powiedz, czy wy jesteście? Nos? Musiałem. Dlaczego dziwnie się z tym czuję, że mam na sobie puder? Ale to ty mi powinnaś powiedzieć. Widzę, żeście albo, albo Majka mi powinna powiedzieć. Czy wy jesteście zadowolone? Bardzo. Powiem ci, że bardzo mi się podoba ustalona kolejność, znaczy, że jakby wszyscy wiedzą, kiedy rozmawiają z Krystianem, więc spoko, to jest bardzo fajne i w ogóle bardzo miło, że tak przywitaliście i poczęstunek i wszystko, i wszyscy są mili. To jest coś do przekąszenia, do napicia się, że jest taka, to na czym mi najbardziej zależało i nam wszystkim tutaj, którzy organizowali to spotkanie, to żeby była w miarę taka luźna, swobodna atmosfera, która sprzyja rozmowom. No i myślę, że to wyszło, a ja chciałam jeszcze zapytać o sondę uliczną, która wyszła. Jak w ogóle przebiegało nagrywanie tego? Bo ty, wydaje mi się, że miałeś swój udział w tym? Tak, miałem swój udział, to ja stałem za kamerą, ale jest też jedna osoba, która bardzo mi pomogła przy tej sondzie, bo jednak samemu ciężko jest operować mikrofonem, zadawać pytania, kadrować, wszystko skleić w jedną całość, więc Natalia, bardzo ci dziękuję za pomoc przy tej sondzie, że poświęciłaś swój czas, wyszłaś ze mną na miasto, zaczepiałaś ludzi, dawałaś im dużo dobrej energii. Zmarzłaś, więc... No, kwiecień nas jeszcze nie rozpieszcza. Plotki, ploteczki. Czy możemy pokazać, jakiego my mamy stylowego tego hopa? To ja aż odsunę.
czy wszystkie stylizacje na Turyn już wybrałeś? Muszę się spakować na dzień przed, wtedy będę myślał o stylizacjach. Dużo się dzieje. Ja siadłam właśnie między kolejnymi osobami, kolejną osobą w zasadzie, bo Natalię już znacie. Ja tu cały czas się przyglądam. A Sergiusza znacie albo nie znacie, jest ze mną Sergiusz. Uczyłaś się do nazwiska przed wejściem, dawaj. Jest to Sergiusz Królak, słuchajcie, bo tu się dzieje tyle rzeczy, że ja już mylę... Dzieje się, to prawda. Krystiana z Kamilem, wszystkich mylę po kolei. Nie tylko ty. Sergiusz Królak z redakcji. Eurowizja.org. I Plejada. Wszystko wiem. Wszystko widzicie? Myśleli, że mnie zagnął? Nie zagnął mnie. Dzieje się dzisiaj, faktycznie. Mam wrażenie, że jest więcej osób niż było na eliminacjach. Jest niby to samo miejsce, a mam wrażenie, że jest dwa razy więcej osób. Ciekawe to jest. To prawda, a jednocześnie nie da się chyba tak organizacyjnie odczuć chaosu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To prawda. Myślę, że to wynika z tego, że nie ma tych takich emocji związanych z eliminacjami. Nie ma właśnie tej całej otoczki stresu. Mhm. I super, a jednocześnie to, co rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że to jest też bardzo duży porządek zachowany. Nie ma tego chaosu, tak. Bo jest jedna osoba, która porządkuje, kto po kim wchodzi i robi wywiad. Każdy ma swój kącik, stoi w swoim kąciku, robi wywiady. Super, bardzo lubię takie spotkania, bo masz swoją robotę do zrobienia, rozmawiasz sobie, spotykasz się, no właśnie tutaj na przykład się możemy spotkać, a jednocześnie robisz jakąś konkretną robotę i to jakoś tak idzie do przodu. Tak, super. I jednocześnie nie ma tego chaosu, super, bardzo, bardzo fajnie. Sergiusz, właśnie. Bo my dzisiaj wszystkich na vlogu pytamy, no. Ponieważ Włochy to jakby kraj związany z modą. Byłeś blisko, ale też chcieliśmy prawda. Chcieliśmy zapytać, czy masz już stylizację na Turyn wybrane, jeśli tak, oczywiście. To w czym zamierzasz paradować po Turynie? Girl, ja jestem tam 12 dni, na każdy dzień mam inną stylizację. Nie żartuję, jakby chodzę ostatnio sobie po lumpach faktycznie i w second-handach po pracach i kupuję sobie bluzy, na przykład te. A co masz napisane na bluzie? Turn your dreams into memes. Turn to prawie jak Turyn. O, wszystko jest tutaj zaplanowane. Od razu ja nie spojrzałam na to wcześniej. I Turyn your dreams into memes. Turyn your dreams. Bardzo pasuje. No, jeszcze wszystko. Oni sobie tak nie mam. O, to proszę, aż oddalę kamerkę. Tak. To dzisiaj outfit na konferencję prasową. Tak. No, oczywiście. Nie, jakby dużo tych ciuchów faktycznie sobie ostatnio kupowałam, bo jakieś takie pustki mam w szafie. No i mam nadzieję, że tak część rzeczy sobie do tej stolicy mody. No. Sergiusz, czego ci życzyć? Nie, no zdrowia przede wszystkim, no resztę można kupić, więc no zdrowie. Tak jak bluzy. Pozdrowienia dla wszystkich dziennikarzy eurowizyjnych. Cześć, buźki! Na konferencji jest również słynny, znany Maciek Mazański z Dobry Wieczór Europa. Maciek, udzieliłeś przed chwilą kilku wywiadów. Ty wolisz rozmawiać czy udzielać? Pole, znaczy bliższe jest mi bycie tym, który zadaje pytania, niż odpowiada na pytania, bo częściej jestem w tej roli. Dobra, no i pogadaliśmy. Vloga kręcimy. Vloga kręcicie? Tak. O, ale nie wywalicie mnie w montażu później? Nie, my nie wyrzucamy. A ja wiem, ja wiem, że mnie nie wyrzucacie, tylko stwierdziłem, że jak już jestem w takim vlogu, to chcę po prostu w całości powiedzieć, że bardzo pozdrawiam tych, którzy nas w tym momencie oglądają. Bardzo dziękujemy wam za wsparcie merytoryczne w postaci rzeczowych komentarzy. O czym w ogóle ten materiał będzie? Bo ja tu tak gadam. To jest zakulisowy vlog z konferencji, więc możesz tutaj gadać jak chcesz. Co powiesz o tym będzie? Naprawdę? Wszystko? Tak. Nie, to lepiej to skróćcie w takim razie, bo jakieś głupoty tutaj opowiadam. W każdym razie śledzę was, bardzo lubię i wam kibicuję. No to tyle ode mnie. I co, widzimy się w Turynie, tak? W Turynie się widzimy. Do zobaczenia. Oddajemy wam Maćka, bo on teraz chce porozmawiać z Olkiem. Więc jak widzicie, coś się tutaj bardzo dużo dzieje. Doczekaliśmy się. Jesteśmy z Mają Frybes, szefową delegacji. Maju, czy nie przytłoczył cię natłok wywiadów z tobą? Tak, trochę. Ale przyzwyczaiłem się przed Turynem. Dobrze mieć taką sprawę i przyzwyczaić się troszeczkę chociaż do tego, co w Turynie może być. Natomiast słuchajcie, w tym roku mamy tak cudownego reprezentanta, że ja już nie mogę doczekać. Widzę autentyczną ekscytację. Tak, słuchajcie, odliczam dni, żebyśmy byli tam i chciałabym już, żeby była pierwsza próba. I chcę zobaczyć reakcję na tę próbę, więc piszcie, jak zobaczycie cokolwiek. Czy ty masz przygotowany jakiś zestaw chusteczek higienicznych na otarcie łez po wygranej?
Albo przynajmniej wiesz, po awansie do finału, bo myślę, że to mamy w kieszeni, więc powinnaś mieć chusteczki w kieszeni. Będą chusteczki w kieszeni, tak, będzie w ogóle zestaw ratunkowy, gdyby ktoś jeszcze potrzebował, więc tak. My całą delegacją byśmy bardzo, bardzo chcieli. A gdzie się bawimy za rok w takim razie? Nie wiem, Tauron, sprawdzałeś już terminy w Tauronie, czy jeszcze nie? Nie, chciałabym gdzie indziej, po prostu mam takie marzenie, żeby na północy gdzieś. O, ja się trochę podpisuję, Tak, to marzenie. Tak, wyobraźcie sobie, że mamy dobre widzenie na imprezę gdzieś w mieście na plaży, na przykład. Ale to słuchajcie, to jest marzenie, nawet jeśli tak się nie stanie, to ja uważam, że my już mamy zwycięstwo przy tak cudownym reprezentancie, że naprawdę, co by nie było, to to jest nasze już w tej chwili zwycięstwo. Mieliśmy preselekcję, które moim zdaniem fajnie były zorganizowane. Mamy dwóch reżyserów występu, ja przejdę podkreślam, Mikołaja Dobrowskiego i Tomka, Tomasza Kinka, którzy się naprawdę bardzo, bardzo zaangażowali w to, żeby wynieść Eurowizję dorosłą na wyższy poziom. I no i zorganizowali nam koncert preselekcji, gdzie widzowie głosowali, więc mam nadzieję, że wydaje mi się, że był pozytywny odbieg i odzew na ten konkurs, że widzowie wybrali Krystiana. Tak, powiem ci, bo my dzisiaj taki robimy vlog Outfit of the Day also, pokazujemy delegację od kuchni. Tak. Powiedz mi, Maja, bo dzisiaj wyglądasz fenomenalnie, ale ja odsunę kamerę. Mam. Mam jedną. Znaczy, mam więcej. Mam na finał. Mam wybraną na finał. O tak, na finał jest. Jaki kolor przechodzi, jeśli chodzi o finał? Ciemna zieleń butelkowa. Nadzieja. Kolor nadziei. Tak. Czy oprócz sukienek, polska delegacja jest już 100% gotowa? Tak! Jest jeszcze... Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Czy jest coś jeszcze do dopięcia w ten ostatni tydzień? Spakowanie się. A też tak, żeby było poważnie teraz już, tak bez śmieszkowania, to ten ostatni tydzień chcemy, żeby Krystian odpoczął. Żeby on odpoczął, on miał tak intensywny okres, słuchajcie, ostatnich tygodni, że naprawdę naszym marzeniem jest to, żeby dać Krystianowi już teraz odetchnąć tydzień przed Eurowizją. Ale bardzo mnie cieszy wasza energia, wiesz, i to widać. Że wy się nie możecie tego Turynu docieszyć. Doczekać się nie możecie. Docieszyć, tak. Ja mam nadzieję, że tak, że... Na pewno, bo mówię, że chyba najważniejszy jest zespół, w którym się pracuje i my jesteśmy takim zespołem na dobre i na złe, że cokolwiek się dzieje, to jesteśmy obok i to można nazwać taką prawdziwą przyjaźnią, więc no, więc mamy tak. I lecimy dalej, zobaczcie, co się dzieje dalej na konferencji. Idziemy do tych, co też czekają. Proszę bardzo, na przykład żmudnie czeka tutaj na wywiad też Mieszko z Eurowizji.org. Trochę ciężko, nie? Czekać tak długo, ale chyba warto. Warto. Długo nie. Długo wydaje mi się, że nie będziemy czekać. Jak tak tutaj widzę, jak to wszystko idzie, to mam wrażenie, że w ciągu tak pół godziny, 40 minut zaczniemy. 3 hours later. A jak ci się podoba jako dziennikarzowi z tak dużym doświadczeniem cała ta impreza tutaj? To jest chyba miłe, że w końcu coś się dzieje. To znaczy na pewno to jest plus, że jest takie zorganizowane wydarzenie, że to wszystko jest ustalone, wiemy, o której mamy przyjść, że jest jakaś kolejność, każdy jest zapisany. To jest naprawdę bardzo dobre pod względem organizacyjnym i logistycznym, bo dzięki temu no, każdy może być tak naprawdę zadowolony i ci, którzy przeprowadzają wywiady, bo każdy osiągnie to, co zamierza, po co tu przyszedł, a też z drugiej strony no, ten, który jest odpytywany, czy ci, którzy są odpytywani, bo nie rozmawiamy tylko z Krystianem, jeszcze jest tu kilka innych osób. Z kim dzisiaj jesteś? Pokaż. Jestem tam. Z Kamilem Polewskim, też właśnie z naszej redakcji Eurowizja.org. A z nami jest Maja, chodź Maja. Tak, trochę jak selfie. Tak, selfie tylko, że na wideo, cześć. Kamil, jaką masz dzisiaj funkcję tutaj? Operacyjno-techniczną. I wczoraj nagrywaliśmy podcast z Mieszkiem i powiedział, że kwestie techniczne to są najcięższe rzeczy i że to jest największy stres. Oczywiście, tak bywa, no ale cóż. Kopałam cię, Mieszko. Ja mam bardzo dużo stresów, więc może to być jeden mniej, to już jest... No, chociaż troszeczkę lepiej. Damy radę, damy radę. Dobra, to miłego czekania, panowie. I no i wam też, miłego czekania, ale wy jesteście wcześniej przed nami. Tak? Tak. One eternity later.
powiedzieć koniec, ale jest jeszcze jedna rzecz, która nas trochę zaskoczyła, ponieważ dostałyśmy małe upominki, małe, a może nie tak małe, na zakończenie konferencji. Są to, uwaga, bluzy Christiana, bluzy River. Czy jest to miłe zaskoczenie? Ja powiem, że szczerze mówiąc nie spodziewałam się, więc bardzo miłe. Bluza wprost natury, ja dużo takich nie mam. Natka, myślę, że potwierdzisz, że jest to miłe zaskoczenie. Kończymy na dziś. Dzięki, że byliście i widzimy się już w następnym materiale. Cześć!